Ducha Świętego. Pan z wami. W czasie tej mszy świętej prosimy Boga bogatego w miłosierdzie o łaskę nieba dla świętej pamięci Pawła Szymanowskiego. Na początku tej liturgii Pana Boga za nasze grzechy przepraszaj. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, głową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszej. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni.
Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Oto Słowo Boże. Zostawmy Panu nasze prośby i błagania.
Módlmy się za Kościół Święty, aby odnawiany mocą Ducha Świętego z odwagą głosił Ewangelię wszystkim narodom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za kraje, których mieszkańcy nie mają dostępu do wody i pożywienia, aby dzięki wsparciu krajów bogatszych mogły rozwinąć potrzebną infrastrukturę i ożywić swoją gospodarkę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, za rodziny, aby przekazywały młodego pokolenia tradycję szacunku do chleba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O łaskę nieba na świętej pamięci Pawła, aby już dziś mógł oglądać Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nas samych, abyśmy nie zamykali naszych serc i oczu na potrzebujących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, w swoim kochającym sercu jest miejsce dla każdego z nas. Bądź uwielbiony, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Thank you.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On Tobie dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy się swoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy tego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogą Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Opłubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalili Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, wierności Ducha Świętego, wszelka poczęść i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwa Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. O Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Bóg się, Boże, któryś nam to uweselić, jak przez zmartwychwstanie Syna Twego Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Niego rodzić się do Maryi Panny, do słownej radości życia wiecznego, przez Chrystusa Pana naszego. Teraz zaśpiewajmy pieśń przed błogosławieństwem.
Nie to, co miałam brać. Ty przyszłaś i było wyłączone? No.